Witam Was, moi drodzy, na moim kanale. Z tej strony oczywiście ja, czyli Hizashi. Witam Was, jest nieco spóźniony, ale w naszej serii, czyli na wujkowym gospodarstwie, na mojej farmie, a raczej na naszej farmie, na mapie oczywiście Don Diego w farmingu 19, w naszej serii flagowej, o której nazwie już wspomniałem. Jako że, moi drodzy, dzisiaj jest nocka, jak widzicie, że jest już ciemno. Zresztą u mnie też, moi drodzy, jest 21 już praktycznie. W zasadzie powinienem już kończyć nagranie o tej godzinie, aczkolwiek przez to, że miałem dużo innej rzeczy dzisiaj na głowie. Walczyłem z MacBookiem, ale trochę mi niestety nie wyszło. A propos MacBooka. Więc kwestię MacBooka na razie olewam. A my dzisiaj, moi drodzy, na początek zajmiemy się, moi drodzy, zwierzętami. Tam będzie trzeba, moi drodzy, dokończyć pracę przy zwierzętach. Pracę polegające na tym, że my, moi drodzy, będziemy musieli teraz nasze zwierzątka dokarmić. Konkretnie, moi drodzy, będzie trzeba krówki dokarmić. Świnki są dokarmione. Owce chyba też, bo już teraz nie pamiętam, czy wczoraj ja to zrobiłem, czy nie, bo wczoraj jak grałem, to już mi się spać chciał, już miałem trochę klapki na oczach, więc doszedłem do wniosku, że zostawiam to tak, jak to było wczoraj. Tak to byśmy się spotkali na nowym dniu, nie wiem, co byśmy robili, a tak na początek mamy robotę wczorajszą, której nie dokończyłem. Będąc tutaj na farmie wczoraj, także dla wszystkich tych, którzy chcieliby wiedzieć, co będziemy dzisiaj robić, no to zaczniemy, moi drodzy, od nakarmienia moich zwierząt. Niestety dzisiaj, moi drodzy, jestem sam, ponieważ pan dopiero będzie po godzinie 22. Pewnie koło 23. Ten odcinek zresztą będzie nieco krótszy z racji godziny, w której ja to nagrywam. I tak, moi drodzy, w stosunku do tego, kiedy ja ten odcinek nagrywam, wy go zobaczycie dopiero za tydzień, ponieważ odcinek, który ma być w najbliższą sobotę, on został nagrany tydzień wcześniej, bo na razie ze względu na to, że ja się szykuję na tę lipcową przerwę, postaram się utrzymać przynajmniej czas jednego odcinka do przodu, ze względu na to, aby, moi drodzy, móc na spokojnie przynajmniej jeden, może dwa odcinki nagrać na zapas, na czas, kiedy mnie, moi drodzy, nie będzie w ogóle na tubie, bo tak jak powiedziałem, jak trafię do szpitala, mało jest prawdopodobne, abym, moi drodzy, był w tym czasie na moim kanale. Więc będąc w szpitalu, nawet podejrzewam, że nie będę miał ze sobą nawet komputera, żeby Wam na komentarze ewentualne odpowiedzieć. Czy tym może tak być? Więc coś dla Was na taki okres zostawić, żeby doszedłem do wniosku, że postaram się od ostatniego czasu utrzymać w planie jeden odcinek do jednego tygodnia do przodu, tak aby mieć pewność, że na najbliższy tydzień odcinek na kanale się pojawi. Pozwólcie, że sobie pociągnę kawusi. To też mnie tak troszeczkę przymuliło, ale trzeba swoje tą robotę zrobić. Według mojego zegarka jest teraz 21:28. Ten czas po prostu lata jak popieprzony. Albo ten zegarek mi źle chodzi, bo tak też może być. Tylko rzucę okiem, słuchajcie, na komórkę. Na komórce też tak jest, no to niestety takie życie.
napełniliśmy te firmy, nie naspełnione. Koryta dla naszych zwierząt. Zobaczmy. Aha, czyli jeszcze jedną przyczepę będę potrzebował tam na pewno przytargać. No, jedna przyczepa to może być mało. Nie wiem, czy nie byłoby łatwiej, jakbyśmy tam po prostu trakiem podjechali. Żeby to napełnić. Patrząc, ile by tego nasze zwierzątka potrzebowały. Wiem, czy nie łatwiej byłoby wziąć ciężarówkę, słuchajcie, i ciężarówką to tam zawieść. O, tu jak widzicie, moi drodzy, stoi nawet drugi traktor z przyczepą, którego ja wcześniej szukałem. Traktor, który to chyba słomę zawieść, bo już teraz nie pamiętam, co on tam miał. Tak po tym, co tam zawiozłem, tak ten traktor po prostu stawiłem, tak jak stoi. Więc zapewne będę musiał go, moi drodzy, zaraz przestawić gdzieś. Jest ten zielony binat. Aha, muszę podjechać jeszcze bliżej. Tak trochę do lewej. Dobra, zobaczymy teraz, czy w stanie załadować się PMR-em. Jak widzicie, TMR się sypie. Także będziemy mieć, moi drodzy, kolejną przyczepę. Jedziemy do próbek. A tak jak mówię, no dzisiejszy odcinek będzie trochę krótszy od tych, które normalnie na moim kanale się pojawiają. To jest dosyć ta godzina, a ja też chciałbym do północy nagrywać odcinka. Mając mnie pewnie za godzinę mnie przymuli, więc będę musiał na pewno i tak skończyć nagranie wcześniej. A moi drodzy, pierniczyłem się z MacBookiem, bo w którym ja to nagrywam, moi drodzy, odebrałem mojego MacBooka wymiany dysku. Zaniosłem go, słuchajcie, do serwisu wymiany dysku, ale niestety i tak będę musiał tego kompa ponownie wysłać na ten sam serwis, ponieważ nie da się na nim zainstalować systemu, ponieważ ten komputer nie widzi dysku zainstalowanego w środku. Powiem szczerze, nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. W internecie czytam pełno różnych komentarzy na ten temat, od komentarze typu źle zamontowany dysk, przez komentarze w stylu macOS nie widzi tych dysków, trzeba go zainicjować za pomocą kieszeni USB. Nie wiem, ja szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia, jak to skomentować, który z tych komentarzy jest poprawny.
Jedno co wiem na pewno, to, że nie mogę sobie z tym tematem poradzić. Bo po prostu ten MacBook nie widzi tego dysku. Ni cholery. A spróbowałem, słuchajcie, używać wersji mojej jak powiedziałem, próbowałem już używać wersji mojego Mavericka. Mavericka? Cholera, nie pamiętam już teraz, jak się nazywał ten system. W każdym razie to była chyba 13.4 albo 12.4 macOS, bo już też nie pamiętam. Tak, 12.4. Próbowałem też, moi drodzy, na Sonomie, czyli 14.4. No ale niestety ani jeden, ani drugi nie widzi dysku twardego. Przez co nie jestem w stanie zainstalować systemu operacyjnego. Jak macie jakiś pomysł, moi drodzy, możecie mi napisać, co ewentualnie mógłbym zrobić. Tylko tak, jeśli ktoś z Was mi napisze, że użyj Ventoya i spróbuj Ventoya, żeby Ventoyem zbotować Linuxa, odpowiem Wam na to w ten sposób. Próbowałem już tej metody i ta metoda u mnie się nie sprawdziła. MacBook w ogóle nie widzi Ventoya, więc uruchomienie Linuxa prawdopodobnie za pomocą płytki Ventoyem jest praktycznie niemożliwe. Niestety, po prostu MacBook nie widzi dysków konwertowanych w NTFS-ie. Nie wiem, może jakby ten dysk był w pacie 32, to może by go zobaczył. Natomiast w tym NTFS-ie, w którym Ventoy sobie to ogarnia, to niestety nie jest to możliwe. Ja jeszcze na pewno po nagraniu spróbuję odpalić instalatora Windowsa 7 i zobaczę, czy Windows 7 zobaczy ten dysk. Jeśli w ogóle MacBook mi odpali instalator Windowsa 7. Plan jest taki, żeby tylko odpalić tego wspomnianego już przeze mnie MacBooka, tylko żeby zobaczyć, czy instalator innego systemu po prostu będzie widział ten dysk. Nie zamierzam instalować na tym MacBooku niczego innego pierwotnie niż macOS. Więc tutaj od razu mówię, nie mówcie mi, żebym przesiadał się na inny system niż macOS, w tym się, moi drodzy, bawił. To się, moi drodzy, bawił na razie, póki co nie będę, nie widzę po prostu w tym sensu. Natomiast jeśli chodzi o sprawdzenie, czy po prostu inny system byłby w stanie zobaczyć ten dysk. Bo wiecie, ja mam jeden podstawowy problem, jeśli chodzi o MacBooki. W Windowsie wchodzisz do BIOSu, czy to przez F1 w wypadku Lenovo, to w przypadku mojego MSI za pomocą Delayta, czy F2 w Dellu. I moi drodzy, lub też F9, czy też F10 w HP-ku. I moi drodzy, bez problemu mogę sprawdzić, czy komputer wykrył mi dysk twardy. Jeśli widzi ten dysk, to jaki to jest dysk i tak dalej. A niestety w MacBooku ja osobiście nie mam pojęcia. Ale po prostu nie widzi mi tego dysku w żaden sposób. Mimo iż powinien go bez najmniejszego problemu zobaczyć, więc albo
opcja jest taka, że albo ten dysk został niewłaściwie zamontowany przez serwis. Raczej wątpię, aczkolwiek nigdy nic nie wiadomo. Albo przejściówka, która tam jest, jest albo walnięta, albo nie widać dysku, bo może sam dysk jest walnięty. Dopiero jeden wie. Próbowałem, mówię, na dwóch rodzajach macOS X-a i na żadnym macOS X tego nie widział, więc no nie wiem. W internecie czytałem, że to musi być wersja przynajmniej 10.13.6, żeby ten dysk NVMe był widoczny. Tyle w internecie wyczytałem. Ale będąc szczerym, na razie nic mi to pozytywnego nie dało. Dobra, odstawmy tą krzepę. Tam jeszcze będę musiał, moi drodzy, pozamykać te zagrody, bo one są otwarte. Następne zadanie, moi drodzy, to będzie zadanie polegające na tym, że po prostu pojedziemy coś sprzedać, a potem przewiniemy czas do rana. Dobra, moi drodzy, ja na chwilę muszę was zostawić. Ja sobie zamknę okno w kuchni, bo mi tutaj już trochę pieje. Teraz do was wracam. Muszę sobie tu zamknąć to okno. Zapomniałem zamknąć. Dobra. Czekajcie, sobie te posłuchawki założę, żebym słyszał, co się w grze dzieje. Już jestem z powrotem. Dobra. Radę cię jeszcze troszeczkę do przodu tą przyczepę. Dobra, i za chwilę weźmiemy sobie, moi drodzy, Mercedesa. Mercedesem, moi drodzy, Damy się, moi drodzy, najpierw do magazynu, żeby załadować sobie wspomniane już przeze mnie jajeczka. Pojedziemy te jajeczka sprzedać, jeszcze nie wiem gdzie, ale najprawdopodobniej pojedziemy na rancho i tam na ranczu się te wspomniane jajka sprzeda, to podejrzewam, tak mój nos mi podpowiada, że na rączu będzie najlepsza cena. Generalnie plan jest taki, żeby sprzedać te jajeczka za najlepszą kasę, jaką będzie można uzyskać w momencie, kiedy będę chciał wyjechać do sklepu, żeby je sprzedać. Teraz pytanie jest takie, który sklep będzie miał największą kasę za wspomniane przeze mnie już jajka. Tak samo, moi drodzy, prawdopodobnie po przewinięciu czasu
Trzeba będzie puścić pracownika z opryskiwaczem na chwasty i ten pracownik będzie musiał prawdopodobnie, bo nie wiem, czy to już będzie już po przewinięciu, to będzie, czy to będzie później, żeby pole 19 nam opryskał. Na tym polu, moi drodzy, 19, tam są posadzone ziemniaki i te ziemniaki, one są świeżo postawione, więc jak one są świeżo tam wkopane, świeżo tam zasadzone, to trzeba będzie te ziemniaki prędzej czy później opryskać, żeby nam tam jakieś chwasty nie wyrosły, albo jakie karaluchy nie tam nie powłaziły i nie zażarły nam naszych kartofli. Gdzie ja tego traktora zostawiłem? On tu gdzieś. Dobra, mamy tego dojca, moi drodzy. Podstawmy tym dojcem przyczepę. Zapomniałem wcześniej światła tutaj włączyć. Tutaj, tak jak mówię, dzisiejszy odcinek jest totalnie na spontanie, ponieważ nie miałem nawet czasu, żeby się przygotować na dobrze w kwestii odcinka, bo tak jak mówię, rzeczy naraz człowiek chciał ogarnąć, bo i za wcześnie skupiłem. Za wcześnie skupiłem, trochę cofam. No i wracając do tematu, też przygotowałem sobie. O, no, takie się tylko ja potrafię. Macie uwag. Pchałem sobie w magazyn na wełnę, dobrze tutaj tej wełny dużo nie było, to raczej nic nie stanie. Tutaj trochę dalej. Ja sobie jedną rzecz ułatwię. Włączmy sobie pełne oświetlenie naszego ciągnika. Tak, teraz, moi drodzy, widzę dużo, dużo lepiej. Łatwiej pchać. Tak, to jest tutaj, moi drodzy, ta rajka, do której musimy ją wstawić. Tak, tutaj zostawimy na czepę. Trochę brudna, no ale dobra, trudno. W tej okazji, pewnie nie dzisiaj, bo jak nagram ten odcinek, moi drodzy, raczej dzisiaj nie będę już grał, bo się raczej grać nie będzie chciało, więc. Dobra, teraz odpiąłem ten sprzęt, który chciałem odpiąć. Tak. Stawimy ten traktor pod wiatę. Podjedziemy sobie tutaj moim Mercedesem. Pozbieramy nasze palety z jajkami. Tak, z tego, moi drodzy, będzie też miniatura dzisiejszego odcinka. A jak nam jeszcze starczy czasu na odcinku, moi drodzy, bo dzisiejszy odcinek będzie krótszy, będzie miał maksymalnie godzinę, postaram się tego dopilnować.
żeby ten odcinek miał maksymalnie godzinę, z racji tego, że moi drodzy, mamy już według czasu gry, wy sobie to widzicie na chudach u góry nad pieniędzmi. Natomiast dla mnie jest to troszkę za małe. Więc ja sobie pozwolę na rzucenie okiem za pomocą mojego telefonu. No i według mojego telefonu, moi drodzy, jest 21:49. Tak w zasadzie to powinienem mieć maksymalnie 15 minut jeszcze czasu, żeby nagrać odcinek. Tak, co by mieć spokój w razie czego, żeby rzucali, że głośno do was gadam. No to, moi drodzy, tak to wygląda. Dobra, zjedźmy sobie tutaj. O, dobra. To tak zostawimy tego traktora. Dobra. I teraz, moi drodzy, będzie nam potrzebny Mercedes. Nasz mesiek, którego mamy na gospodarce. Mesio, miesio, miecio. No, generalnie nasz koń pociągowy do takich właśnie prac typu transport nasion, typu transport jajek, typu właśnie jakieś takie drobnicowe rzeczy, które możemy sobie bez mniejszego problemu za pomocą tego samochodu przewieźć. Jak widzicie, to auto tutaj stoi, to jest ten nasz mesio. Ja z tego mesia rzadko korzystam, ale już jest najwyższa czas, pora, aby wypalić ten samochód, przejechać się nim. Przy okazji to nieco zrobić. Zobaczymy, na ile uda nam się, moi drodzy, zarobić. Oczywiście tych jajek nie mam tam za dużo, więc nie myślcie sobie od razu, że to będzie jak spacerek w parku. Bo nie jest to... Nie ma tego, nie ma tych jajek dużo, tak? Bo jednak było tylko chyba jedno opuszczenie kurnika od czasu, kiedy już zdążyliśmy sprzedać sporą zawartość magazynowych jajek, też jajek z magazynu. Będziemy potrzebować, moi drodzy, do tego zadania lawetk naszego widlaczka, który stoi sobie, czeka na swoją pracę. To jest nasz widlaczek, jego będziemy potrzebować. Mała manitka, która wykona za nas albo dla nas operację ładowania naszego meśka. Zanim go jeszcze załadujemy, no to musimy mieć co na niego załadować.
Ze względu na to, że Mesiek nie weźmie więcej jak dwie palety, najpierw sobie pozwolimy na sprawdzenie, ile, moi drodzy, tak naprawdę jajek znajduje się w naszym magazynie. Pamiętajcie o tym, że kury cały czas produkują nam jajka, więc tych jajek będzie na pewno dużo więcej ogółem niż ma magazyn. Pełna. Mamy to 5000 litrów, moi drodzy. 5000 litrów jajek. Zobaczmy, ile to będzie, jak będę chciał maksymalną kwotę ładować. Okej, czyli to jest niestety tylko jedna paleta, moi drodzy. Wiem, że będą ze dwie palety, a to jest tylko niestety jedna. Jeszcze 2000 zostało, czyli następna paleta, moi drodzy, będzie dopiero po moi drodzy, po zbieraniu jajek od kur. Także jeden przebieg jest około 5000 litrów jajek. Skoro jedna paleta ma 4000 z hakiem, no to moi drodzy, no nawet nie jest to której chyba palety, także nie, półtorej, dobrze mówię, półtorej palety. A przynajmniej około półtorej palety tych jajek. Dobrze, tak czy inaczej, weźmy sobie naszą ładowarkę. I spróbujmy, moi drodzy, wspomnianą już paletkę, samotną jedną paletkę jajek załadować, moi drodzy, na nasz samochód. Jakbym miał nosa, że wersja albo liczba tych jajek będzie raczej bardzo mała, jeśli chodzi o kwestie palet, ponieważ, moi drodzy, jak wiecie, normalne jajka w tej grze, one nie są na paletach, tylko one znajdują się w formie takich pudełek. Te pudełka, moi drodzy, mają swoją własną pojemność.
Więc one nie są tej samej pojemności co palety. Zresztą same palety, moi drodzy, jeśli chodzi o palety, to same palety, moi drodzy, mają inną, muszą mieć wielkość, bo jaki miałby sens przechowywania tego na paletach. Zresztą tutaj, moi drodzy, nasz magazyn przyjmuje jajka w kostkach, a wydaje je na palecie. Jak widzicie, tak to. Więcej tutaj wygląda. Teraz taką paletę wjazda do tyłu. Teraz taką paletę, drodzy, musimy załadować na nasze auto. Żeby to zrobić, troszeczkę obniżmy naszą fluencję, tudzież dobra, i teraz spróbujmy wjechać, drodzy, na pakę naszej ciężarówki. Oczywiście ja nie będę tam wjeżdżał, słuchajcie, całym wózkiem, tylko, moi drodzy, po prostu podjedziemy sobie tak, aby tą paletę na naszego Mercedesa załadować. Profet AU. To nie wiem jak wy, ale ja chciałbym do sklepu dostarczyć owe jajecznicy. Bo jeśli mamy mowę o jajecznicy, to już bym wolał ją zjeść na śniadanie niż dostarczyć do sklepu. No, chyba że miałbym zlecenie, żeby dostarczyć jajecznicę do wspomnianego już sklepu. Okej, czyli nie wjadę, muszę się cofać. Bardziej do prawej. Okej. Być. Wiecie co, nawet całkiem nieźle to wyszło, co nie? To róbmy sobie miniaturę. Czekajcie, ja sobie pozwolę na ukrycie chudów. Róbmy sobie miniaturę. Ja sobie jeszcze wyłączę moda na tyłacza, żeby nie było, że cheatuję. Nie powiedział, przecież wstawiłeś to siłaczem, a podstawiasz wózek. Nie, moi drodzy, ja po prostu dla mojego odstresowania czasami lubię sobie właśnie w taki sposób
załadować palety. Po prostu lubię to zrobić, lubię stawić palety. To są jakieś jajka, czy nawet choćbym miał głupie nasiona kupić, albo palety z czymś konkretnym. Ok, i teraz spróbujemy puknąć troszeczkę tą paletę. Spróbuję najpierw może odjechać takim pukiem do tyłu. Spróbujemy teraz tą paletę troszeczkę bardziej do tamtej ściany. Okay. Może troszeczkę za bardzo. Ty, ale jaja, ona mi się wbiła do wideł. No dobra. Na płytą. Tego to się w życiu nie spodziewałem, że się tak to kończy. Paleta wbije do wideł. Tego nie przewidziałem, przyznam szczerze, że tego nie przewidziałem. Zobaczmy, jak to wygląda na samochodzie. Tak może być. Trochę krzywo, no ale dobra, powiedzmy, że niech jest. Załóżmy pasy. Ich brakuje. Dobra, mamy pasy transportowe. Zobaczmy od tyłu ciężarówki, też od tyłu vana, jak to wygląda od tej strony. A czy on mi tu proponuje, żebym ja założył jeszcze jeden pas? A zróbmy to. Też mi próbujmy to doświetlić. Ja myślę, że tak mogłoby być. Wzmocnienie dodatkowe dodatkowym pasem. Tak dla mnie może być. Dobra. Tak dla mnie może być. Moi drodzy, myślę, że dla was również. Dobra, włączmy sobie chudy. Potem znowu zapomnę o tym. Z powrotem chudy. Teraz zobaczymy, gdzie pojedziemy z jajkami. Oczywiście jeszcze trzeba będzie odstawić najpierw może wózek widłowy z miejsca, z którego go wzięliśmy. Tak zostawiał. I na koniec odcinka, moi drodzy, przewiniemy sobie pas. I taki odcinek nieco krótszy ze względu na porę, na czas nagrywania. Gdyby nie to, że się bawiłem z tym MacBookiem, coś co skończyło niestety porażką. Oczywiście spróbuję tego numeru z Windowsem, albo wezmę i sobie przygotuję pendrive'a FUSem z Ubuntu i spróbuję spod Ubuntu, ale wydaje mi się, że się mija z celem, moi drodzy, dlatego też postanowiłem, że i tak
tak dam tego MacBooka z powrotem do serwisu. Niech się serwis pomęczy, dlaczego nie widać tego dysku na instalatorze Mac OS X. Niech się pobawią, niech zobaczą, co spierdolili, bo płacić płacę, mam gwarancję, więc niech się pobawią i niech mi tego MacBooka przywrócą do użyteczności, czyli żeby zrobili go tak, żeby instalator widział. Ja zresztą mówiłem babce, której to oddawałem, fajna pani, fajnie się z nią gadało, aczkolwiek no, także kobieta tak samo jak moi rodzice Mac OS-em nie miała zbytnio do czynienia, bo skąd porównanie do moich rodziców? Ano z dość prostej przyczyny, ponieważ jedną osobą, która do tej pory w naszej rodzinie bawiła się Mac OS-em, jestem ja, więc jeśli ja sam czegoś nie ogarniam, to nie ma szans, żeby moi rodzice pomogli ogarnąć to, czego ja nie ogarnąłem. A niestety nie mam kogo zapytać, kto to może być. No i też niestety nie dysponuję sprzętem, aby tego MacBooka otworzyć, bo o ile mam narzędzia, żeby otworzyć typowego laptopa, typowego peceta, otwarcie obudowy MacBooku już mnie niestety przerasta pod kątem braku sprzętu do tego zadania. Mógłbym na chama go spróbować otworzyć, tylko powiedzcie mi po co. Tym bardziej teraz, jak już tak zapłaciłem za wymianę dysku w serwisie, to niech ten serwis, który się za to brał, niech mi ten komputer teraz jakoś przywróci do użytku. Na tym nowym dysku, co oni go wstawili. Niestety problem jest taki, że będę musiał prawdopodobnie zabrać tego MacBooka do serwisu razem z dyskiem, który oni wyjęli z tego MacBooka. Choćby tylko po to, żeby mieli pełną pewność, że to nie jest uszkodzone gniazdo. A im chyba dorzucę jeszcze instalator, którego ja używałem do instalacji systemu. Na starym dysku. Ach, wybaczcie, ale niestety coś mnie kręci w nosie. No i pozwoliłem sobie oczywiście na moją kawusię, chociaż już jest trochę za późno na kawusię, ale jak to ja, jak nagrywam, to albo muszę mieć coś do chlańska. Jak mnie lekko muli, to musi to chlańsko, to musi być kawa. Chlańsko, czyli coś, co mogę wypić, wyciągnąć, jak to mówią, ciurkiem. Nie mam tu na myśli żadnych alkoholi, nic tych rzeczy. Punkt na stacji kolejowej. Proszę bardzo, moi drodzy. Mamy odpowiedź, gdzie pojedziemy. I za 100 litrów, moi drodzy, 3121 euro. Moi drodzy, także zobaczymy, ile pieniędzy dostaniemy za wspomniane. Już jajeczka. Dobra. Biorąc pod uwagę, że godzina 22 już wybiła, jest 13 po. No, moi drodzy, dużo nam czasu nie zostało na ten odcinek. No ale tak jak mówię, postaram się, żeby ten odcinek nie trwał dłużej niż godzinę. Ze względu na porę dnia, tutaj ten odcinek nagrywam. Dzisiaj, moi drodzy, mamy
25, moi drodzy, kwiecień, dzień, w którym to nagrywam. No, sami wiecie jak jest. Jedziemy, moi drodzy, nasze jajka sprzedać. Kurde, jak to mi. Drodze będziemy mijać, moi drodzy, młyn zbożowy, mleczarnię oraz naszą szklarnię. Oj, zagapiłem się. Przyznam się, że się zagapiłem. Tak mieli szczęście. Wywaliłem w kolegę, który jechał z naprzeciwka, bo on tutaj chciał skręcić właśnie w tą uliczkę, którą my mieliśmy również skręcić. Także mówię, na dzisiejszy odcinek jest taki, że o, ja cię pierdzielę. Wesemnie. O kurde, ale nie, no faktycznie jeżdżę dzisiaj jak... Dobra, przejdźmy tych maruderów. Kurde, ale mnie oślepił. A mnie oślepił. Oślepił mnie jak pieron. Czekajcie, ja sobie jeszcze może, moi drodzy, wyłączę oświetlenie, które mam tutaj. Oświetlenie, które miało mi pomóc ogarnąć tamten komputer. Zapomniałem je wyłączyć podczas nagrywania. Jeżdżę, jakbym wypił pół litra. Ja, może do tych moich pierogów mi coś dosypali. To ja tak jeżdżę. Pierogów, raczej do moich naleśników. Bo miałem dzisiaj na obiad, moi drodzy, naleśniki z serem i do tego kefirek. Taki zwykły kefirek, wyglądający jak jogurt i nie jest żaden słodzony, tylko normalny. Jakby ktoś pytał, co za naleśnik, powiem w skrócie, naleśniki z serem. Wiem, że teraz pewnie robię wam smaka jak skrót, ale z drugiej strony, jak oglądacie ten odcinek o godzinie 12, o, zapis. Jak oglądacie ten odcinek o godzinie 12 w sobotę, to, moi drodzy, ja wam życzę miłego obiadu, bo wiem, że większość ludzi o tej godzinie je obiad. Dlatego też ja wam życzę dobrego obiadu. Kurde, gdzie ja tu? Ja... Chciałem za daleko. No oczywiście, jeszcze po krzakach jeżdżę. Ja was, krzanie, co za... patałach, jeżdżę dzisiaj jak sam... jak sromotny patałach. Jestem sromotnym patałachem.
Wiem, że możecie mi odebrać prawko, taką jazdę byle jaką. I wspomniany skup jajek, też punkt, który powinien nam przyjąć do jajka, jest tutaj. Jajka nam się sprzedały. Zrobiliśmy jakieś 9 tysięcy. Takiem, że parę groszy nam do kamy zepadło. Więc zadanie, które chciałem zrobić już dość dawno. Bo chciałem to zadanie zrobić już w zasadzie nie wiem, czy nie dwa dni po, czy dwa dni przed tym, przed tą nocą, bo bez powodu tamten mesiek, moi drodzy, stał tam, gdzie stał. A pasy, tak, chciałem dwa razy nacisnąć L, a nie tylko raz. Ale dobra. Także wracamy już na gospodarstwo. Przewiniemy sobie czas, że się pożegnamy, ponieważ ja, moi drodzy, w zasadzie o tej godzinie nie powinienem. Zawiesiłem. No na czymś. No nie mów mi, że stałem na tylko. No co jest do panowa? Znowu jadę kula po jakichś pakach.
No nie umiem zapanować nad tym autem, no naprawdę, masakra jakaś. Masakra. No i jeszcze sobie wjechałem w bramę. No to jest zajebiście. No dobra. Jak widzicie, godzina minęła. Idziemy sobie, moi drodzy, na gospodarstwo i tam się z wami pożegnam. Późna godzina, ale jak widzicie, na dzień dobry blamie miłosiernie, także. Ale jakimś cudem dojechaliśmy do garażu, a raczej na gospodarstwo. To co zaplanowałem na dzisiaj, moi drodzy, w odcinku zostało wykonane. Jedyne czego nie wykonaliśmy, to jest przewinięcie czasu oraz przygotowanie drzewek, które tutaj są w naszym ogródku. Tak wiem, wjechałem samochodem do ogródka, ponieważ tutaj dalej jest możliwość tankowania beczek. Ja myślę, że na tym zakończymy dzisiejsze spotkanie. Godzina 02. Zazwyczaj odcinki powinny być koło 1,5 godziny, więc tak czy inaczej myślę, że na tym zakończymy dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że taki odcinek przypadnie wam do gustu. My się, moi drodzy, widzimy za tydzień w tej serii i na wujkowym gospodarstwie. Czyli jak ten odcinek będzie zapublikowany, to będzie jeszcze tydzień później. Bo na najbliższą sobotę, a dzisiaj mamy 25 kwietnia, to będzie 27 kwiecień. Już odcinek jest na moim kanale, tylko nie jest jeszcze dostępny. Będzie dostępny w sobotę, więc to co dzisiaj oglądacie, moi drodzy, było nagrywane wcześniej. Także w porównaniu do daty, kiedy nagrywam odcinek, a zazwyczaj nagrywam odcinek o czwartek, więc sobie doliczyć dzień do odcinka, który się pojawił. Tak jak mówiłem na początku odcinka, nagrywam odcinek z wyprzedzeniem, aby przygotować się na spokojnie na to, by mieć więcej czasu na przygotowanie odcinków przed 16 lipca. Bo ja wam mówiłem wcześniej w odcinkach, że od 17, a ja z mamą rozmawiałem i sprawdziłem też zresztą w kalendarzu, bo tak się składa, że mam jeszcze u siebie kalendarz klasyczny. No i w kalendarzu pisało, że to jest jednak 16, nie 17, więc do 16 lipca mam czas, aby przygotować odcinki na czas, kiedy na kanale nie będzie. Więc ja się, moi drodzy, już pomału z wami żegnam. Mówię wam, moi drodzy, mało to zachęcam do lajkowania odcinków, udostępniania. Pamiętajcie, że sekcja komentarzy jak zawsze jest dla was, a ja postaram się
miarę szybko odpisywać na wasze komentarze. A my, moi drodzy, widzimy się co tydzień na tym kanale w tej serii i to sobotę o 12:00, tak żebyście na obiad mieli jak. No a kończąc, mówię wam, moi drodzy, do zobaczenia, do następnego. No i to chyba tyle ode mnie. Więc w zasadzie zostało mi już tylko wcisnąć jeden guziczek i się z wami już pożegnać.